Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja, wszystkich obecnych w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy tych, którzy do nas dotarli, przede wszystkim prelegentów tej części. Mamy pana troszeczkę też to jako papierek lakmusowy Pamięci Narodowej dla tych różnych świeckich szkół, a ponieważ codziennie jeżdżę do bibliotek, BUW, doktora Mateusza Wernera, no to żebyście sobie mogli porównać, jak daleko to się rozeszło, bo wszelki dom rozdwojony się nie ostoi. Jak się to rozeszło w świecie tych już najwyższych sfer elit rządzących, myślałby kto. Ale proszę o ciszę, to nie jest jarmark, tylko sympozjum, wykład ma być. Proszę Państwa, Pan minister, pan wicepremier miał być, jeszcze wczoraj rozmawialiśmy, tak jak nie mógł być na koncercie, tak i dzisiaj. Są takie sytuacje w życiu człowieka, ale proszę, nie rozmawiamy, przecież to było w nocy, proszę Państwa, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie rozmawiamy. Tak. Do kogo to powiesz? Otóż, jeżeli Państwa, to jest wiocha ja życzę z całej tej Polski i z całego świata, no to możesz sobie pogadać, nie rozmawiamy. Także dobry edukacyjny przykład księdza ojca Rydzyka, który mówi, jeżeli ktoś coś mówi na sesji, ważne, proszę Państwa, sympozjum, witam serdecznie, nie rozmawiamy. Również wojewodę kujawsko-pomorskiego, pana Mikołaja Bogdanowicza. W tej części jako pierwszy referat wygłosi pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który powie na temat duma z poczucia polskości. Kilka słów o naszym prelegencie. Pan dr Jarosław Szarek jest doktorem historii. A my przy okazji mówimy tutaj o chamstwie takim totalnym na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, w Polsce. A dlaczego wam trochę Boga, to by się bardzo przydało? Więcej pokory, więcej mądrości Bożej, no i tej Biblii przydałoby się, abyście ją tylko ściągnęli z półek, no ale tak bez punktów, jak profesor nie kazał, to nikt tego nie będzie czytał. A tutaj chodzi o to, że dla Pana Boga, dla czystego sumienia, dla Twoich potrzeb, dla wiedzy, dla wielu opcji, czytanie Biblii jest pożądane. Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi za dokumentowanie prawdy póki o najnowszej Bubie, historii proszę Państwa, Polski. Nocy też dyskusje. Bardzo proszę, panie prezesie. W bibliotece nie powinno być gadania, nic. Nie powinno się gadać. W bibliotece nie powinno się gadać. Eminencjo, ojcze rektorze, przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych, państwowych, Szanowni Państwo, zacznę od krótkiego tekstu. My, członkowie narodu polskiego, na początku nowego tysiąclecia, w poczuciu odpowiedzialności za każdego Polaka, oświadczamy, co następuje. Jesteśmy dumni z tego, że nasz książę Mieszko 1000 lat temu osadził państwo polskie na solidnych fundamentach i uczynił naszą ojczyzną częścią chrześcijańskiej Europy. Jesteśmy dumni z naszych przodków walczących o przetrwanie, o wolność i niepodległość. Jesteśmy dumni ze wspaniałego dziedzictwa duchowego Polaków. Jesteśmy dumni z tego, że nasz naród przez wieki orężnie bronił Europy oraz wzbogacał skarbiec wspólnych wartości swym talentem i swoją pracowitością. Proszę Państwa, co to jest za tekst? To jest, dokonałem pewnej tutaj manipulacji, to jest inwokacja, to jest początek Konstytucji Węgier. Zamieniłem Mieszka, znaczy świętego króla Stefana na Mieszka, Węgrów na Polaków. Dla Polaków to jest dobry
bicz, przykład edukacyjny, proszę Państwa. Dlaczego Chińczycy mówią, że no te świeckie uczelnie polskie są na najniższym poziomie? To więc Uniwersytet Warszawski jest na najniższym światowym poziomie. Tak jak jesteśmy w bibliotece BUW, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, to powinniśmy być tego świadomi. Nawet po zachowaniu się studentów, a przecież jeżeli są to Polacy, są to studenci z polskich wsi, największej polskiej wiosze Warszawa, która do rankingu miast kulturalnych się już nie zalicza. Proszę Państwa, w nocy gadanie, w nocy szeptanie, ale chcę powiedzieć właściwie, że tam za konsolą siedział taki facet moherowy, który jak wychodził, to nawet nie przyglądałam się, ale miałam wrażenie, bo tak szurał tymi kopytami i tak dziwnie szedł, że jakoby te spodnie to szurały po tej wykładzinie. Takie wrażenie. Poza tym on sam, zamiast pilnować porządku, to przyglądał się, zachowywał się dziwnie i nawet ochroniarza wezwał, ochroniarz przyszedł i powiedział: nie widzę żadnej potrzeby, nie widzę żadnego powodu jakiegoś, że tu się nic nie dzieje. Tam ktoś zostawił, to znaczy to moja była torba na tym drugim komputerze, bo ja zawsze na dwóch, trzech komputerach pracuję, ale ponieważ i tak były wolne, to on się tak nie chciano Polski dziwił i patrzył i tego, jakby pierwszy raz do pracy przyszedł. Dupek, głupek, nieobyczajny, nieświadom wielu, wielu rzeczy, no, które oczywiście mają miejsce w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. I podczas tego sympozjum, tych przemów u ojca Ryzyka, chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że my dajemy plus dla tych jego szkół, tej wyższej jego szkoły medialnej, no bo szkoła medialna to jest szkoła medialna, że te na przykład wiadomości, które piszemy na adresie e-mailowym, czy to gdy jesteśmy w BUW-ie, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, czy w Bibliotece Narodowej. Dlaczego najczęściej bywało tak, że Państwo jak grochem o ścianę pisaliście e-maile, nikt się nie odzywał? Dlatego, że to jest adres tylko fikcyjny, że to niby ktoś słucha uwag, przyjmuje i nic sobie nie robi, bo to była jeszcze ta żydowska linia, jak to mówią, ta komunistyczna linia, że bez Boga, że ateizm cały świat zalał. Tak, tak, tak myśleli, że tak będzie, ale stało się inaczej. Jest linia Mysia i teraz, gdy jest linia Mysia, trzeba więcej chodzić do kościoła. No ale autorytarne dupki i głupki, różne takie prymitywizmy wszelkie chodzące, no bo jak idzie facet z cygarem i tak pokazuje, że on kopci na ulicy, jak tu sprzedaje majtki na rogu baba, no to przecież do czego to, po co to, takie te zachowania świadczą o braku mądrości, braku psychologii, braku obycia. Ludzie tacy nie umieją się powstrzymywać, a kłócą się często. Ciągnie się taka choroba. Ciągną się te oskarżenia Polski o obskurantyzm, malowanie jej jako zacofanego państwa jezuitów, jako siedziby papistowskiej inkwizycji, proszę Państwa, znęcające się nad każdym. Cudze, chwalicie swego nie znacie. Polacy zawsze oglądają się za Amerykę. Tutaj ten kurczaczek, no to moje dzieciątko, proszę Państwa, takie niepełnosprawne. Ja je bardzo lubię, ono jest bardzo inteligentne. Ono jest bardzo mądre i po prostu bardzo dużo widzi, co się dzieje. Ale ono też tak chce poszpanować, tak papierosy, tak to, tak tamto pokonsumować życie. Cel jest ten sam. Przekonanie opinii świata, że Polska istnieć nie może i istnieć nie powinna. I to dzieje się, proszę Państwa, od blisko trzech wieków. I czy my, skazani na taki los, przetrwalibyśmy bez poczucia dumy, która daje nam siłę przekonania, przetrwania? Dwie potęgi, z którymi przyszło nam sąsiadować, również zostały opisane przez wspomnianego już Ignacego Matuszewskiego. Bardzo trafnie. Polska leży bowiem między dwoma olbrzymimi ludami, opętanymi przez demony.
i Polska samym swym istnieniem paraliżuje dwa imperializmy, których siły z daleka ocenić nie można. Ponury, szary imperializm rosyjski, imperializm negacji i nędzy, imperializm odnalezienia własnej wartości w poniżaniu innych, imperializm oparty na ubóstwieniu liczby i przestrzeni, mnogości i bezkresu, przeciwstawieniu tej niezliczonej, smutnej ilości wszelkiej jakości. I lśniący, drapieżny, chytry, sprawny jak maszyna, imperializm niemiecki, imperializm bałwochwalstwa, organizacji, imperializm wzorowego więzienia, nowoczesnych koszar. Polska zna je oba. Tak, znamy je oba. Wiek XIX. Przez 100 lat, ponad 100 lat, zostaliśmy pozbawieni własnego państwa. Co pokolenie upominaliśmy się o prawo do wolności i o niepodległości, osamotnieni. I co pokolenie można tak wskazać, że pracowała ta obca gilotyna, ucinając nam głowę, a może próbując wyrwać kawał duszy. Ale my przetrwaliśmy. Przetrwaliśmy dlaczego? Przetrwaliśmy dzięki poczuciu dumy. Do tej dumy odwoływali się nasi twórcy tego czasu. Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz. Oni przywoływali te wielkie polskie zwycięstwo. To nam pozwalało przetrwać. Ta duma, kultura, tak dzisiaj zdeprawowana, szukająca inspiracji, na pewno nie w polskiej dumnej przeszłości, w naszej historii. Wtedy była jednym z fundamentów naszego przetrwania. Ignacy Paderewski, byśmy powiedzieli, dzisiaj celebryta, znany na całym świecie artysta. Człowiek, który zarobił fortunę. Na co przeznaczył te pieniądze? Między innymi na budowę pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. 500 lat po triumfie Grunwaldzkim, 15 lipca 1910 roku, dziesiątki tysięcy naszych rodaków przyjechało do Krakowa, aby wspominać to wielkie zwycięstwo. Pomnik ufundowany przez Ignacego Paderewskiego. To był 910 rok. 5 wieków po tym zwycięstwie. Poczuliśmy siłę, poczuliśmy dumę. A sam Paderewski mówił: Polska wszystko pokona. Będzie silna w Europie i na świecie, jeśli uwierzy w siebie, w siłę swego chrześcijaństwa i dziejów ojczystych, od szczepu piastowego przez wszystkie wieki. Będzie silna i wielka, gdy kolejne pokolenia będą dumne, że są Polakami. Czy my dzisiaj chcemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami? Badania socjologiczne, o tym wspominał Minencja właśnie, że w ostatnich latach zwiększa się liczba Polaków dumnych z tego, że są naszymi rodakami, że są członkami tego narodu. Jak my możemy nie być z polskości dumni? Z polskości, która była tak hartowana przez ostatnie dwa wieki. I mimo, że tyle razy na nas wydawano wyrok śmierci, my przetrwaliśmy, mimo tego, że traciliśmy naszych przywódców, inteligencji, że działo się to co pokolenie. Zawsze się odwracaliśmy. To jest, myślę, jedna, być może słabsi, ale jest jedna z większych tajemnic naszego narodu. Taka zdolność w beznadziejnej już sytuacji do mobilizacji. Jak patrzymy na wiek XIX, tuż przed powstaniem styczniowym, lata 50., zachowanie naszych rodaków,
wiernopodańczość w końcu lat 50. wobec zaborcy rosyjskiego była tak potężna, że sami Rosjanie się dziwili. Co się stało z Polakami? Ale to się bardzo szybko zmieniło. Przyszły te polskie lata, rewolucja moralna, później powstanie styczniowe. Powstanie dzisiaj krytykowane często, że nieudane. No bo przegraliśmy to powstanie, wtedy przegraliśmy. Zapłaciliśmy wielką cenę, ale owoce tego powstania przyszły kilka dekad później. To z tego czynu zrodziła się niepodległość. Wydawało się, że gdy 5 sierpnia 1834 roku Romuald Traugut wraz z członkami rządu narodowego był prowadzony, wywożony w wozach do wywożenia gnoju, żeby upokorzyć, żeby pognębić właśnie tych bohaterów, człowieka niemal świętego, jakim był Romuald Traugut, wydawało się, że to jest koniec Polski. Ale dokładnie 50 lat, jeden dzień później, 6 sierpnia, garstka 150, niespełna 200 młodych ludzi wymaszerowywała z krakowskich Holandów, żeby pójść osamotnieni, żeby pójść ku niepodległej Polsce. 4 lata później świętowaliśmy niepodległą Polskę, a później przez 3 lata tej niepodległości, tej młodej, tej tak opłaconej taką krwią, taką ceną, broniliśmy na frontach, na wszystkich granicach, walcząc z Ukraińcami, z Czechami, z Niemcami, z bolszewikami. 3 lata, jednocześnie kładąc fundamenty niepodległego państwa i dokonując tego niesamowitego czynu stworzenia jednego narodu, jednej wspólnoty z Polaków przez 5 pokoleń żyjących w innych systemach, w innych zaborach. Trwało to od 21 roku, gdy zakończono wojnę z Rosją, do 18 roku. Tyle trwała II Rzeczpospolita. I później przyszła kolejna tragedia, chyba największa, II wojna światowa. Nie mieliśmy prawa przetrwać tak naprawdę. Wydano na nas wyrok śmierci. Ta ziemia, tu już kiedyś o tym mówiliśmy, zapłaciła taką cenę, że mordowano inteligencję, wszystkie warstwy przywódcze. W planach niemieckich mieliśmy przetrwać 2-3 pokolenia jako tania siła robocza, a potem problem Polski miał przestać istnieć. Sowieci mieli inne plany. Dobili resztki przywódców niepodległościowych po II wojnie światowej i zaczęli próbę stworzenia nowego człowieka, nie mającego nic wspólnego z tym tysiącletnim dziedzictwem cywilizacji łacińskiej. I wydawałoby się, że to jest już koniec tej Polski, którą znali nasi przodkowie, że Związek Sowiecki, że Imperium Sowieckie będzie istniał przez pokolenia, a my co najwyżej, bo to nas wyróżniało, szczególnie umiłowaliśmy wolność, niepodległość, że co kilkanaście lat będziemy w kolejnym mieście palić komitet partyjny, jeden, drugi, uzyskamy chwilę większej swobody i wszystko wróci do stanu poprzedniego, ale system komunistyczny będzie trwał jeszcze długo. Ale mimo tych wielkich strat II wojny światowej, tego osłabienia, Polska przetrwała te lata komunizmu. Przetrwała
przez wiele lat naszym królem ducha był wielki prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Wyszyński. On zawsze wołał o nowych ludzi plemię, bo tego Polska najbardziej potrzebuje. Są to jego słynne słowa, gdy szedł krakowskim przedmieściem, to był początek lat 70., spotkał grupę studentów. Ci studenci byli pijani, krzyczeli. Prymas Wyszyński zastanawiał się, ku jakiej Polsce ci ludzie nas zaprowadzą. Że Polska potrzebuje, powiedział wtedy, to wołanie o nowych ludzi plemię. To był 72 rok. Jakie obrazy stworzyła III Rzeczpospolita? Przecież to zachowanie tych studentów, tej młodzieży z 72 było niewinne wobec tego, co próbuje nam się do dzisiaj narzucać jako normę, jako coś zwykłego. Tych zachowań bronią ludzie, którzy mają czelność nazywania się elitą. To były lata 70. Wiosna 80. roku. Miliony ludzi posłusznie idą, żeby wrzucić kartkę w marcu do urn wyborczych, a później miliony uczestniczą w pochodzie pierwszomajowym. To był 80. rok. Ale stało się kilka miesięcy wcześniej, stała się rzecz, wydawałoby się, niezwykła. 16 października 78 roku. To jest data, która zmieniła bieg historii. Może nie ta data, ale później te kilka dni czerwca 79 roku, gdy tutaj do nas przyjechał dzisiaj już święty Jan Paweł II. Przyjechał i był z nami przez te kilka dni i zostawił te słowa, czym jest Polska, że nie można Polski zrozumieć bez Chrystusa. Rodziny nie można, narodu zrozumieć. Nie można tego dziedzictwa odrzucić. I wiele innych słów, Państwo znają te wszystkie słowa, powiedział. I pojechał, ale zostało to poczucie siły i dumy. Przecież Polacy byli dumni wtedy, że ich rodak został najwybitniejszym przywódcą moralnym całego świata. I później przyszło to, co było najpiękniejsze w końcu XX wieku. Przyszła Solidarność. Solidarność to wielkie wołanie o godność, o prawdę, o dumę człowieka. Polacy wstali wtedy z kolan. Te zdjęcia, które pamiętamy z tamtych czasów, wielkiego strajku w Stoczni Gdańskiej. Siedzi tu wśród nas pan Krzysztof Wyszkowski. No nie, nie mogę tego powiedzieć, bo widzę... Widzę to zdjęcie, jak wtedy, jako młody chłopak w tej koszulce z tym najpiękniejszym i najsłynniejszym, dzisiaj byśmy powiedzieli, najcenniejszym logo, jakie stworzyliśmy w XX wieku, w białej koszulce z napisem Solidarność. Z tym znakiem, który identyfikował nas na całym świecie. To była Solidarność. Co nam Solidarność mówiła, nawet ten znak? Że jesteśmy wspólnotą, że idziemy przecież pod ręce i idziemy pod biało-czerwoną flagą. To Solidarność upomniała się o pamięć, o historii. Upomniała się o naszą przeszłość. I upomniała się o ofiary, które legły u tego, że ona powstała.
To przecież był jeden z postulatów pierwszych. Budowa pomnika. Pomnika pomordowanych w grudniu 70 roku stoczniowców. Nie wiem, czy w III Rzeczpospolitej taki pomnik mógłby powstać. To jest, proszę Państwa, skandalem dzisiaj. To też muszę powiedzieć, że mamy 27 rok od 89 roku, 28. I w powstaniu, w Poznaniu nadal nie stoi pomnik wdzięczności Najświętszego Serca Pana Jezusa, którzy nasi przodkowie wznieśli jako wotum dziękczynne za odzyskaną niepodległość. To jest skandal. Bo niepodległa Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita wiedziała, gdzie są źródła jej siły, gdzie są źródła jej dumy. To żołnierze idący na front w 1920 roku szli z wręczano im obrazki z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej. Szli i zwyciężyli. A dzisiaj ktoś w polskim Poznaniu nie zezwala na powstanie tego pomnika, który zniszczyli Niemcy w kilka tygodni po tym, jak weszli do Poznania w 1939 roku. To, że nie pozwolili na jego powstanie, na jego odbudowę komuniści, to ja się nie dziwię, ale że są ludzie w wolnej, dzisiaj niepodległej Polsce, którzy temu sprzeciwiają, to proszę wybaczyć, ale tego nie rozumiem. Bo w 80 roku nikt nie pytał się stoczniowców, czy ten pomnik w komunistycznej Polsce, czy jest za duży, czy on się nie kłóci z wymogami poszanowania jakichś norm, krajobrazu. Tak samo było w Poznaniu, gdzie stanęły te dwa krzyże. Pamięć o ofiarach 76 roku, bo taka była solidarność, bo solidarność pamiętała nie tylko o dniu dzisiejszym, o tym, że trzeba upominać się o godność, że te silne branże, stoczniowcy, górnicy, hutnicy upominali się o interes wiejskich bibliotekarek czy pielęgniarek, ale solidarność była również głosem upominającym się o przeszłość. I dzięki temu zwyciężyła. I później, po 89 roku, wydawałoby się, że będziemy na tych fundamentach budować, że będziemy odbudowywać, bo przecież czym był PRL? PRL był zerwaniem ciągłości, podcięciem tych korzeni. Będziemy przywracać nazwiska, dzieła naszych uczonych, historyków, pisarzy, które przez lata PRL-u były zapomniane. Tak się nie stało. Zaczęto budować na kompleksie, na tym, że my mamy przepraszać cały świat, że w ogóle istniejemy, że jesteśmy. I rzeczywiście te słowa Jacego Matuszewskiego okazały się jak gdyby aktualne, że Polska swym systemem wartości, z tym, co nas dla nas najcenniejsze przeszkadza. Ale jest właśnie to, co zawsze nas ratowało. Duma i pamięć. To, że zawsze z najgorszych opresji potrafiliśmy wychodzić. I w najmniej spodziewanym momencie odradzaliśmy się. I dzisiaj jesteśmy w takim momencie odrodzenia. Ale przed nami wielka praca. My nie możemy spocząć. Nie możemy zapomnieć o polskiej dumie, bo naszego świadectwa potrzebujemy nie my sami również, ale potrzebuje dzisiaj Europa. Europa, która odchodzi od tego wszystkiego, dzięki czemu my przetrwaliśmy. I nie czas dzisiaj na eksperymenty. Tylko trzeba się oprzeć na tym,
co przez lata, przez wieki się sprawdziło w naszej historii. Ja zakończę cytatem z dzieł człowieka zapomnianego, jednego z najwybitniejszych myślicieli swego czasu, docenionego za granicą. Jeden z uczonych niemieckich powiedział, że to jest geniusz rodu ludzkiego, w PRL zupełnie skazany na zapomnienie. Chodzi o profesora Feliksa Konecznego. Co on powiedział? Obowiązkiem każdego z nas jest przekazanie świadomości narodowej i słusznej dumy z tego, że jest się Polakiem, naszym dzieciom i wnukom. Kto dopuszcza się wynarodowiania swoich dzieci i wnuków, nie wart jest miana Polaka, bowiem wynarodowianie jest największą zbrodnią wobec ojczyzny. To jest zadanie dla nas. I on doczekał niepodległej Polski. Wydawałoby się, jest niepodległa także Polska. Także widzicie państwo. Wręcz przeciwnie mu. Jak się jest w jakimś korycie, to trzeba siedzieć. Ale chyba, żeby były takie opcje, że świat będzie bez granic, bo to zapowiadali świadkowie Jehowy, ale uważali świadków Jehowy za głupców, a jednak wszystko, suma summarum, powolutku prowadzi do tego. Czystej linii Bożej, czystej linii szatana diabła, diabelskiej, który się podszywa i robi tak, jakoby świat już był bez granic. I tak w Europie było, proszę państwa, że niepotrzebne granice, bo do Czechosłowacji można do Niemiec jechać, ale państwo zobaczą, jakie problemy się obcokrajowcami, z uciekinierami, problemy, jak nie tu, to tam są jeszcze inne. To nie jest takie proste, czyli że tego swojego gniazda, koryta trzeba się trzymać. Dumy z poczucia polskości, ale także dziękuję za ten ogrom pracy, którą trzymać się tak, żeby było według Pana Jezusa Chrystusa nie autorytarnie, nie po chamsku, nie zaborczo standardy, które pozostawił Jezus Chrystus. Oczywiście, że Żydzi wyrzucili to do śmietnika, ale nie wolno. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Tak mówi psalm w galeriach, wszędzie. Dużo piękna, a Boga zero. Dużo piękna, a duchowości brak. Chociaż pani malarka jest uduchowiona, co by się wydawało. Ale tu nam się kłaniają groby powielane i faryzeusze. Co do faryzeuszy, to widzimy, że oni znowu się dzielą. Że dom, który się dzieli, podzielony jest, się nie ostoi, proszę państwa. Przyjdzie burza, przyjdzie wicher, a ludzie lubią się dzielić i się nie ostoi. Pan również odczyta list, jaki skierował do nas pan premier. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu, eminencjo, ojcze dyrektorze, ojcze rektorze. Szanowni Państwo, stoję przed Państwem w zastępstwie profesora Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego i zanim podzielę się z Państwem garścią refleksji na temat dumy z tożsamości kulturowej Polaków, chciałbym odczytać, tak jak już to zostało zapowiedziane, list, który pan premier skierował do wszystkich Państwa. Wielce czcigodny ojcze dyrektorze, szanowni uczestnicy konferencji Oblicza Dumy Polaków. Dziękuję bardzo za zaproszenie do wygłoszenia referatu. Niestety z niezależnych ode mnie przyczyn moje osobiste uczestnictwo w tym niezmiernie ważnym i interesującym sympozjum nie jest możliwe. Proszę natomiast o przyjęcie kilku słów refleksji wokół tematu przewodniego konferencji. Jako Polacy mamy z czego być dumni. Nasza ponad tysiącletnia historia dostarczyła do tego bardzo wielu powodów. Dzieje państwa polskiego, nierozerwalnie związane z jego chrześcijańskimi korzeniami, obfitowały w sukcesy polityczne, militarne i gospodarcze. Naród polski stawiał tamę wszystkim kolejnym śmiertelnym zagrożeniom,
jakie dotykały Europę. Od najazdów tatarskich po narodowy socjalizm i bolszewizm. Polacy dzielnie walczyli o wspólną europejską wolność i wygrywali. Nasi uczeni wnieśli niezaprzeczalny wkład w rozwój światowej nauki i techniki. Nie można zapominać również o wielkości polskiego dziedzictwa kulturowego. Nasi twórcy od wieków sławią imię swej ojczyzny w świecie, często stając się także, jak Ignacy Jan Paderewski, bezpośrednimi ambasadorami spraw polskich za granicą. Dziś wielu uczestników debaty publicznej chciałoby o tym wszystkim zapomnieć. Często wmawia się nam, że powinniśmy roztopić się w europejskim tyglu kulturowym, odrzucając narodowe dziedzictwo. Usiłuje się narzucać nam pedagogikę wstydu, eksponować niejasne, niewyjaśnione w pełni epizody z naszych dziejów, czyniąc z nich uzasadnienie dla stawiania całego narodu pod pręgierzem różnej maści zarzutów. Świadomi własnych błędów i sukcesów winniśmy tę postawę jasno i wyraźnie odrzucać. Wyniki badań społecznych pokazują, że w kolejnym pokoleniu duma z polskości dominuje. Świadomi wielowiekowego dziedzictwa swojej ojczyzny, młodzi Polacy coraz chętniej eksponują przywiązanie do narodowej wspólnoty. Frekwencja na organizowanych przez środowiska studenckie obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy marszach Pileckiego pokazuje, że pedagogika wstydu przegrywa, a retoryka promujących ją środowisk trafia w próżnię. Nie wolno jednak spocząć na laurach. Należy krzewić pamięć o naszych wielkich przodkach, dostarczających nam powody do dumy z bycia Polakami i promować postawy patriotyczne praktyką swojego życia. Żałując, że nie mogę być teraz wraz z Państwem, raz jeszcze dziękuję za zaproszenie na konferencję organizowaną przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest ono dla mnie tym większym zaszczytem, że niezmiernie cenię sobie tę uczelnię, której cała społeczność akademicka daje od lat modelowy przykład postawy przepełnionej rozumną i świadomą narodową dumą. Podpisane z wyrazami szacunku profesor doktor habilitowany Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Szanowni Państwo, pozwólcie teraz, że podzielę się z Państwem garścią swoich własnych przemyśleń na temat poczucia dumy z tożsamości kulturowej Polski, poczucia dumy z kultury i dziedzictwa narodowego naszego kraju. Co to właściwie jest duma? Wsłuchując się w tenor debaty publicznej dzisiaj w Polsce, moglibyśmy powiedzieć, że jest to coś raczej złego, niedobrego, że wynika to z postawy szowinistycznej, jakiejś megalomanii narodowej, wyższości wobec innych. W moim przekonaniu jednak to coś innego. Duma to jest, tak to rozumiem, uświadomione prawo do własnego istnienia. Uznanie siebie samego, własnej zbiorowości, dogodności istnienia. Bez tego właśnie poczucia zbiorowość musiałaby się zdecydować albo na radykalną zmianę swojej własnej istoty, stać się po prostu kimś innym, albo pogodzić z obumieraniem, z uwiądem, zniknięciem. Bez poczucia dumy nie przetrwa i nie będzie się rozwijać żadna wspólnota, bo nie można istnieć, tracąc z oczu rację swego istnienia. Wydaje się to oczywiste. Dla każdej historycznej wspólnoty politycznej momentem konstytuującym tę wspólnotę było uznanie, że jest w jakiś sposób szczególny, dla siebie swoisty, wyjątkowa, że ma do spełnienia jakąś wyjątkową, szczególną misję. Widać to w przypadku każdego historycznego narodu, starożytnego, jak naród żydowski, czy nowoczesnego, jak naród amerykański. To tylko dwa przykłady. Jeśli wytwory sztuki lub kultury materialnej, a zwłaszcza dziedzictwo kulturowe, pomniki architektury, sztandarowe dzieła literatury czy malarstwa mogą obudzić naszą dumę wspólnotową, zbiorową, to w takim sensie, że odwołują się właśnie do racji istnienia naszej wspólnoty kulturowej. Przywołują ją, ugruntowują.
co, dodajmy, paradoksalnie, niekiedy dzieje się także w akcie twórczej krytyki tej istoty, polemiki, mającej jednak na celu udoskonalenie tego, co wspólne. Nieprzypadkowo celem ataków bombowych w 1939 roku stał się w pierwszej kolejności w Warszawie Zamek Królewski, symbol architektoniczny, symbol polskiej odmiany polityczności, a jednocześnie zarazem rezydencja króla i siedziba parlamentu. Zniszczenie tego symbolu architektonicznego, skupiającego dumę Polaków ze swej szczególnej cywilizacji, miało złamać ducha wspólnoty, upokorzyć ją, dając naoczny dowód, że racja jej istnienia legła w gruzach, jest już nieaktualna. Podobne źródło miał również, to jest też jeden z wielu możliwych przykładów, zakaz wykonywania muzyki Chopina w Generalnej Guberni. Niemcy, obserwując Polaków, zauważyli, że kiedy Polacy słuchają Chopina, słuchają tej muzyki, robią się niebezpieczni, odważni, skłonni do poświęceń dla całej wspólnoty. Dlatego w Generalnej Guberni jedynym miejscem, w którym można było grać koncerty chopinowskie, była siedziba Hansa Franka na Wawelu. To było jedyne miejsce, bo tam, że tak powiem, ta muzyka była już obezwładniona ze swojej mocy symbolicznej. A więc Polacy mają taką kulturę i mają taką sztukę, która budzi ich do dumy wspólnotowej i potrzebują jej, co widać wyraźnie we współczesnych badaniach socjologicznych. Z badań Narodowego Centrum Kultury i Ośrodka Badania Opinii TNS wykonanych w 2016 roku na potrzeby Wieloletniego Programu Rządowego Niepodległa. Za rok mamy setną rocznicę odzyskania niepodległości i właśnie te badania rozpoczęły przygotowania do tych obchodów. Z tych badań wynika, że w porównaniu z rokiem 2000 wyraźnie wzrosło poczucie dumy Polaków. W 2003 roku 33%, a w zeszłym roku 55% odsetek respondentów uważał, że Polska jest lepszym krajem do mieszkania od większości innych krajów. To jest bardzo duży wzrost, z 33% do 55%. To jest, można powiedzieć, naoczny dowód nieskuteczności tej pedagogiki wstydu, o której pisał w swoim liście premier Gliński. Z 30% do 51% wzrósł odsetek respondentów uważających, że świat byłby lepszy, gdyby ludzie, ludzkość, byli bardziej podobni do Polaków. Te liczby mówią same za siebie. Porównując badania z trzech okresów, z trzech lat, z 1987 roku, 2003 i 2016, widać, że wśród postaci historycznych najbardziej cenionych na pierwszym miejscu wyróżnia się papież święty Jan Paweł II. Drugą taką postacią jest Józef Piłsudski. Obok Tadeusz Kościuszko. Następnie Mikołaj Kopernik, szczególnie ważna postać tutaj w Toruniu. Władysław Jagiełło, Adam Mickiewicz, Maria Kieli-Skłodowska. A więc obok wybitnych wodzów militarnych i liderów politycznych występują także postaci autorytetów duchowych, ludzi kultury i nauki. W 2016 roku w tym badaniu Narodowego Centrum Kultury, o którym już mówiłem, wśród wydarzeń historycznych stanowiących powód do dumy respondenci wymienili. Na pierwszym miejscu z liczbą 19% wybór Karola Wojtyły na papieża. Drugim takim wydarzeniem wymienianym wśród tych, które budzą dumę, jest transformacja ustrojowa, obalenie komunizmu, 18%. I na trzecim miejscu odzyskanie niepodległości w 1918 roku, 14%.
z badań CBOS, najnowszych badań CBOS w październiku 2016 roku, 88% Polaków uważa się za patriotów. Tak siebie subiektywnie postrzega. 74% Polaków, respondentów, często lub bardzo często odczuwa dumę z bycia Polakiem. Myślę, że to są liczby, które mogą zaskakiwać w porównaniu z tym tenorem debaty publicznej w Polsce. Z badań Biblioteki Narodowej dorośli Polacy wśród najczęściej czytanych autorów wymieniają Henryka Sienkiewicza. To jest autor, który wiele lat z rzędu stoi na pierwszym miejscu. W czołówce tabeli najpopularniejszych autorów jest wymieniany również i Adam Mickiewicz, i Maria Rodziewiczówna. A więc polskie dziedzictwo kulturowe, w tym wypadku czołowi literaci, artyści pióra polskiej literatury, całkiem skutecznie konkurują na rynku wolnego popytu i podaży dóbr kulturowych w Polsce dzisiaj. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego najczęściej odwiedzanymi muzeami w Polsce w 2015 roku było Muzeum Pałac w Wilanowie z 2 400 000 zwiedzających. Na drugim miejscu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 2 100 000. Na trzecim miejscu Muzeum Auschwitz-Birkenau, 1 700 000. Na czwartym miejscu Zamek Królewski na Wawelu, 1,5 miliona. I Wieliczka, 1 300 000. Widać zatem wyraźnie, że we frekwencyjnym rankingu atrakcji kulturalnych zdecydowanie pierwsze miejsce zajmują obiekty skupiające symbolicznie dumę cywilizacyjną Polaków, jak i ich historyczną traumę. Szanowni Państwo, wypada zakończyć refleksją, że zarówno duma z własnej kultury, jak i kultura dająca wspólnocie uczucie dumy, nie są wartością daną raz na zawsze. Trzeba o nią dbać, zarówno w sensie materialnym, jak i intelektualnym. I w obu tych przypadkach jest to również zadanie mądrego państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu doktorowi, panu dyrektorowi za przybliżenie tego, jak w minionych latach zmieniało się i to, co jest pozytywne, zwiększało się to poczucie dumy Polaków z kultury i dziedzictwa narodowego. Proszę państwa, oczekujemy na ostatniego prelegenta dzisiejszego naszego spotkania. Zatem proponuję chwilę dyskusji, zatem zapraszam prelegentów tej części. Pana prezesa doktora Jarosława Szarka i pana doktora Mateusza Wernera do stołu prezydialnego. Jest możliwość zadania kilku pytań w oczekiwaniu na pojawienie się na naszego ostatniego prelegenta. Tak? Czekamy właśnie na pytania przekładamy w takim minister, razie, przekładamy pan, pytania. Podziwiamy. Proszę państwa, podziwiamy. I tak powolutku, pokażemy państwu tę książkę. Droga do szczęścia w życiu rodzinnym. To właśnie tutaj, że jeżeli dom jest podzielony, to się nie stoi. Na złym fundamencie choroba go zje. Pan minister o 14 jeszcze był na Powązkach. Tak. Dla pana Kazimierza, który i dla całej ochrony, która tak wspaniale jechała, to nie dla mnie. Mamy nadzieję, że odrzutowce. Nie, ale też nie majpachem. To jest błyskotliwość. To pani dyrektor, co robimy? Myślę, że oczekiwaliśmy na tę prelekcję, dlatego nie będziemy kazali czekać słuchaczom, a dyskusja będzie po prelekcji, tak jak to było pierwotnie zaplanowane. Po prostu pan minister wie, w którym momencie się pojawić. To był akurat ten moment. Prezydent to tak. Lubia. Bardzo porządny.
porządny człowiek nie, musi prawdę mówić, nie podlizywać się, bo to takie, wiecie państwo, moherowe gadanie. Porządny, nieporządny. Potrzebujemy w Toruniu też wojska, panie prezydencie, prawda? Że ludzie zaczynają się bać ci. Może niepełnosprawni, może wrażliwi bardziej, wrażliwsi. Toruń jest miastem Wojska Polskiego i tak było, i tak jest. Panie ministrze, jeżeli już tak, to możemy w naszej uczelni też trzeba coś z wojskiem zrobić, prawda? No. Ale polityka i bezpieczeństwo jest, ale jeszcze trzeba tak naprawdę krzepy wojskowe. To jeszcze raz wielkie dzięki, oddaję głos pani dyrektor i... A później będziemy się cieszyć raz. Proszę państwa, zaproszę pana ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza, do wygłoszenia referatu Poczucie dumy z militarnych dokonań Polaków. Jeszcze kilka słów o naszym prelegencie, o którym pewnie dużo i długo można byłoby mówić. Pan Antoni Macierewicz jest założycielem Komitetu Obrony Robotników, który stał się zalążkiem późniejszej Solidarności. Był twórcą podziemnego pisma Głos, jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Był więźniem politycznym, aresztowanym ponad 20 razy. Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie premiera Jana Olszewskiego. Przewodniczącym Komisji Weryfikacji WSI, twórcą i pierwszym szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Od lipca 2010 roku przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi do spraw zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M. Z 10 kwietnia 2010 roku. Myślę, że tyle wystarczy przybliżenia sylwetki. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie, ojcze dyrektorze, przewielebny księża biskupi, panie prezydencie. Szanowni państwo, a tak się zastanawiałem, jak pani dyrektor zaczęła mówić, czy cały życiorys będzie próbowała streścić, a ja mam swoje lata, więc gdyby próbowała, to byśmy musieli się już zbierać do wyjazdu, a rzeczy są ważne, o których tutaj ojciec dyrektor prosił, żeby mówić. W jakimś sensie dotykające spraw dla narodu najważniejszych, bowiem dotykające konstrukcji duchowej narodu polskiego, jego formacji podstawowej. A gdy zastanawiamy się, żeby tak mówić, to wiecie państwo, wystarczy mieć maturę. Polaków z osiągnięć i oczywiście ogromną orientację zbrojnych, trzeba się zastanowić, jakie miejsce w najnowszej historii Polski miała armia i miał wysiłek zbrojny. Wydawałoby się, że to jest proste pytanie i prosta odpowiedź. A wiadomo, że bez czynu zbrojnego Rzeczpospolita po rozbiorach by nie powstała. To jest banalna prawda i bez względu na różnorodne wysiłki, a czasami ludzi dobrej woli, a czasami pseudohistoryków, czy pseudouczonych, czy pseudopolityków, czy nie daj Panie Boże pseudodziennikarzy, a ona jest zupełnie oczywista. Wielki układ geopolityczny, który uległ zmianie i zrealizował wielowiekową, można by rzec, a na pewno wielodziesięcioletnią modlitwę Polaków o wojnę, która zmieni sytuację rozbiorczą, ta zmiana geopolitycznego układu mogła przynieść bardzo różne rozwiązania z punktu widzenia niepodległości Polski. I jeżeli przyniosła to, które dało początek odbudowie niepodległego państwa polskiego, to, o czym będę jeszcze mówił, przy bezspornym, olbrzymim wpływie wysiłku dyplomatycznego, który jest w historii Polski symbolizowany przez wielką postać Romana Dmowskiego, to przy całym wielkim szacunku dla
tego właśnie wysiłku, bez zbrojnego czynu Polski niepodległej, takiej, jaką ją znamy, takiej, która zadecydowała o istnieniu na powrót na mapie świata niepodległego państwa polskiego, po prostu by nie było. I chodzi tutaj nie tylko, czy będzie jeszcze też mowa o wielki wysiłek legionów, o wielki wysiłek starć zbrojnych polskich oddziałów związanych z postacią Józefa Piłsudskiego. Chodzi także o wysiłek, który jest zapomniany w polskiej historii, albo w każdym razie spychany na margines, bo tak się stało, że dokonano swoistego podziału stref wpływów. Ruchowi Narodowemu i Romanowi Dmowskiemu oddano to, co emocjonalnie jest w duszy narodu mniej rozpoznawane, czyli wysiłek dyplomatyczny, czyli pracę formacyjną, czyli rozmowy w zaciszu kuluarów traktatu i kongresu wersalskiego. Zapominając o tym, że tenże Roman Dmowski i tenże Ruch Narodowy był przecież wielkim twórcą armii Hallera, bez której nie byłoby późniejszych zwycięstw, które rozstrzygnęły o tym, że Polska stała się niepodległa. Nie byłoby. Trzeba sobie zdawać sprawę, że armia, błękitna armia, odegrała w kształtowaniu granic niepodległej Polski absolutnie z punktu widzenia militarnego, absolutnie fundamentalną rolę. Tymczasem to Józefowi Piłsudskiemu przypadła w duszy narodu, w wyobraźni narodu, w sercu narodu rola tego, który symbolizuje wielki czyn zbrojny Polski. Dlaczego tak się stało? Otóż w moim głębokim przekonaniu stało się tak dlatego, że to on rozstrzygnął o tej bitwie, bez której niepodległej Polski by rzeczywiście nie było. Nie o granicę, nie o walce w latach 1916, 1918 czy 1919, tylko o cudzie nad Wisłą, o zwycięstwie warszawskim, o tej bitwie, jak mówię raz jeszcze, która ocaliła nie tylko Polskę, ale i całą Europę. To jego decyzja, bezdyskusyjnie. Można mieć najbardziej dużo wątpliwości czy krytyczne uwagi na temat politycznych czy innych dokonań Józefa Piłsudskiego, ale bez cudu nad Wisłą, bez zwycięstwa pod Warszawą, bez jego decyzji w tej sprawie, bez pokonania bolszewików, bez zatrzymania Tuchaczewskiego, bez zatrzymania Trockiego, bez odrzucenia tej całej nawały bolszewickiej na Polskę i Europę, nie byłoby niepodległego państwa polskiego. Mogłoby istnieć jakieś państwo kadłubowe, będące pochodną od polityki wielkich mocarstw, ale suwerennego państwa polskiego by nie było. I dlatego właśnie w wyobraźni narodu, w duszy narodu, w emocjach narodu to Piłsudski stał się symbolem czynu zbrojnego i z nim związana jest wyobraźnia militarna narodu polskiego. Ale znowu, trzeba spojrzeć na pewien paradoks i trzeba nad nim się pochylić. To wielkie zwycięstwo, 18. bitwa w dziejach świata, jak pisali analitycy wojskowości. Bezspornie tak właśnie było. Nie wiem, czy 18, 15 czy 3. To jest oczywiście do dyskusji. Ale niewątpliwie jedna z tych bitew świata, która przesądziła o losach całej ludzkości. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie zwycięstwo warszawskie. To po prostu byłoby niemożliwe. Europa zostałaby zalana przez bolszewizm o kilkadziesiąt lat wcześniej.
losy tego wielkiego ciosu, jaki został zadany duchowi chrześcijańskiemu i cywilizacji zachodniej, proszę bardzo, jaki został jakby